dotyczącym lotów wahadłowych. Projekt warszawski muszą być i zadanie będzie utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa. Teraz jest. Teraz było to będzie, czyli ja musimy zamilknąć. Przedstawiam, rozmawiam mojemu rządowi i powiadam mi pana, gdyby zaszły jakieś zmiany w polityce radzieckiej. Rząd radziecki oczywiście nie może sprzeciwić się zrzucaniu broni przez samoloty radzieckie lub amerykańskie w rejonie Warszawy, ponieważ jest to sprawa amerykańska i brytyjska. Stanowczo jednak zastrzega się przeciw temu, aby samoloty te po zrzuceniu broni na Warszawę lądowały na terytorium radzieckim, ponieważ rząd radziecki nie życzy sobie, aby pośrednio lub bezpośrednio związano to z awanturą w Warszawie. Tak jest, stąd co piszecie. Depesza premiera Churchilla do prezydenta Roosevelta i do pana Tarek. Kurwa, co? Depesza od premiera Stalina do premiera Churchilla. Dziękuję. Intensywniej rzuty broni w rejonie Warszawy.